Dla mnie osobiście jest to pierwszy zwycięski mecz w europejskich pucharach, także przede wszystkim z tego się cieszę. Trzeba podejść do tego małymi łyżeczkami, bo wcześniej gdzieś, gdy się kwalifikowaliśmy, snuliśmy sobie jakieś tam wielkie plany, a szybko kończyliśmy te przygody. Tym razem trafiliśmy takiego rywala, że wiedzieliśmy po prostu, że na papierze jesteśmy mocniejsi, więc czuliśmy na sobie sporą odpowiedzialność. Właśnie tak chcieliśmy zagrać to spotkanie. Od początku z pełną dominacją to się udało. Myślę, że wynik przed rewanżem jest bardzo zadowalający. Także ze spokojną głową teraz możemy się za tydzień przygotować do rewanżu i pewnie siebie jechać po swoje. Ten wynik bardzo okazały. Tych bramek mogliśmy strzelić jeszcze dużo więcej. Trochę szkoda fragmentów tej drugiej połowy, bo gdzieś tam straciliśmy trochę kontrolę nad tym spotkaniem. No ale nic, wynik jest znakomity. Gdzieś tam przeanalizujemy to spotkanie i za tydzień do Reykjaviku polecimy przypieczętować ten awans. Blisko było hat-tricka dzisiaj, mogłeś jeszcze jedną albo nawet więcej dołożyć, ale trzeba z tymi dwoma się zadowolić. No na pewno bardzo cieszą te dwie bramki, a tych bramek to mogliśmy strzelić, nie wiem, z 8-10 myślę. Sytuacji było naprawdę dużo. Ale tak jak Ci powiedziałem, no przeanalizowałem to spotkanie, to było tak naprawdę pierwsze spotkanie o stawkę w tym sezonie. Myślę, że my, tak jak i kibice, wszyscy powinni być zadowoleni.